Cześć, dzień dobry, witam bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam na nowy odcinek, który będzie zupełnie inny niż do tej pory. Na moim kanale nigdy nie było recenzji książki. Nigdy. I pewnie nie będzie tego aż tak wiele, jakbym sobie może tego życzyła. Lubię czytać, ale nie zawsze mam na to czas i może nie zawsze mam na to ochotę i dla mnie najlepszym czasem na czytanie książek jest zazwyczaj okres wakacyjny, a szczególnie urlopowy, kiedy to po prostu jesteśmy na plaży i wiecie, siedzimy cały dzień na plaży i czytamy sobie książki. Ale ta książka, ktoś na TikToku, niestety nie powiem Wam, która dziewczyna, bardzo ją polecała. Po prostu mówiła, że wszystkie osoby, które lubią Harry'ego Pottera, powinny ją przeczytać. I oczywiście ja lubię bardzo Harry'ego Pottera. Tutaj z tyłu widzicie figurki z Kinder Joy. I to są figurki, które jakoś tam mi się udało gdzieś kiedyś dostać. Jeżeli słyszycie mruczenie, to tutaj siedzi Gabrysia. Gabrysia. I to jest autobiografia Toma Feltona po drugiej stronie różdżki. Tom Felton, czyli filmowy Draco Malfoy. Proszę bardzo, tutaj jego zdjęcie. I teraz tak, jeżeli chodzi o moje oczekiwania co do tej książki, to może były zbyt duże, ponieważ liczyłam na to, że będzie tutaj bardzo dużo jakichś smaczków z planu Harry'ego Pottera, ale potem oczywiście jak zaczęłam czytać tę książkę, to zdałam sobie sprawę z tego, że to jest jego autobiografia, on pisze o sobie, a jego życie to nie jest tylko Harry Potter, tak? I oczywiście jak najbardziej polecam Wam ją przeczytać, ponieważ czytają się naprawdę bardzo dobrze. Fajnie jest napisana, ja mam też w takim fajnym wydaniu tutaj z tymi kolorowymi kartkami, także wiecie, naprawdę fajne. Czyta się ją bardzo dobrze i Tom Felton tutaj opowiada o swoim dorastaniu, o swoim dzieciństwie i wiecie, no oni mieli dosłownie po kilkanaście lat, jak zaczynali w Harrym Potterze. I trochę niesamowite jest to, jak jego życie wyglądało, bo mogło nam się wydawać, że to wyglądało inaczej, a jednak zupełnie inaczej było. Ja nie chcę Wam tutaj też spoilerować, jak to, co on tutaj napisał konkretnego, ale powiem szczerze, że jest to książka wciągająca, szybko się ją czyta i mamy takie, że kurczę, to jest sławny aktor, jeden z najsławniejszych aktorów, tak, no, znaczy w sensie w obracających się w świecie Harry'ego Pottera i bardzo dobrze po prostu pokazuje, co pieniądze robią z człowiekiem, jaki wpływ rodzina ma na nas i cała ta otoczka, więc naprawdę krótko i na temat powiem Wam, że to jest książka, którą wszyscy fani Harry'ego Pottera powinni przeczytać, bo on oczywiście tutaj troszeczkę wspomina o planie, to nie jest tak, że on nic nie pisze o planie, bo no nie da się po prostu tego, tak wiecie, no, jak to powiedzieć, nie da się tego po prostu wymazać, no bo to jest jego bardzo duża część i teraz Tom Felton jest bardzo aktywny w tym świecie czarodziejów, tak? To na przykład Daniel Radcliffe czy Emma Watson, Rupert Grint, oni nie są aż tak bardzo w tym świecie Harry'ego Pottera w tym momencie, jak na przykład Tom Felton właśnie. Mi się wydaje, że Tom Felton to w ogóle jest jednym z tych aktorów, którzy najbardziej są w tym świecie. Po drugiej stronie różdżki. Fajny tytuł i bardzo adekwatny do tego, co się w jego życiu działo. Bardzo fajne wydanie tej książki. Fajne są nazwy tych rozdziałów, jak się lata na miotle, Draco i Darwin. Mamy tutaj jeszcze inne fajne tytuły. Poczekajcie, któryś mi się bardzo podobał, jeżeli znajdę po prostu. O,
Bomba w nos, czyli Hagrid i przerażający gumowy tom. I tu naprawdę jest dużo takich smaczków z właśnie planu Harry'ego Pottera. I myślę, że oczywiście ci tacy najbardziej... najbardziej zafiksowani na punkcie Harry'ego Pottera, to pewnie wiedzieli takie rzeczy już przed przeczytaniem książki Toma Feltona. Ja aż takim freakiem Harry'ego Pottera nie jestem. Uwielbiam Harry'ego Pottera, dorastałam, ale nie, żebym po prostu miała, wiecie, wiedzę po prostu taką na temat wszystkich ciekawostek. No tak nie jest. Też nie mam czasu na to, nie ukrywajmy. Fajne jest również to, że jest kilka zdjęć wklejonych właśnie w tę jego autobiografię i to naprawdę pokazuje. W ogóle ja byłam też bardzo zaskoczona. Zobaczcie, fajne zdjęcie, taki albumik. Byłam bardzo zaskoczona tym, jakie życie prowadził Tom Felton, jak wyglądało jego życie po Harrym Potterze, co go spotkało, bo można byłoby pomyśleć, że miał idealne życie, a jednak tak nie było, ale nie będę Wam zdradzać co i jak. Zachęcam Was bardzo gorąco do tego, żebyście przeczytali tę książkę, bo naprawdę jest to dosyć mocna książka, bym powiem. I po przeczytaniu książki właśnie Toma Feltona, autobiografii, pełne magii i chaosu, życie czarodzieja, i myślę, że to jest takie zdanie, które bardzo dobrze opisuje właśnie tę książkę. I to bardzo mi się podoba, to zdanie. W ogóle też jestem zachwycona tymi kolorami i w ogóle tym, że ta książka jest bardzo ładnie wydana. No i jest bardzo przystojny Tom Felton, no nie ukrywajmy. Z wiekiem wygląda lepiej. Ale tak. I właśnie nabrałam dużej ochoty na to, żeby przeczytać również autobiografię. Bodajże to była autobiografia. Teraz nie jestem w 100% pewna, ale wydaje mi się, że to była autobiografia aktora grającego Severusa Snape'a, czyli Alana Rickmana. I ona jest zdecydowanie grubsza i też właśnie jest odniesienie tam do planu Harry'ego Pottera. I bardzo bym chciała ją przeczytać, ale kosztuje prawie 70 zł i ciągle mi jest szkoda kasy. Ale kiedyś sobie kupię, to na pewno. Ja za tę książkę dałam 60 zł, więc też bardzo dużo, ale... Nie, przepraszam, ja trochę mniej za nią zapłaciłam, koniec końców chyba, ale stwierdziłam, że... No dobra, wezmę jedną. Na spróbowanie wezmę jedną, ponieważ to jest w ogóle pierwsza autobiografia, którą ja przeczytałam w życiu i... Możemy po prostu poznać tutaj aktora grającego postać w naszym ulubionym filmie tak od środka, ponieważ on tutaj bez ceregieli po prostu opowiada o swoim życiu, które rzeczywiście było pełne chaosu, pełne zamieszania i dziwnych sytuacji, ale też fajne anegdotki. Można się po prostu poczuć trochę, wiecie, na planie i tak dalej, i tak dalej. Wczuć się w ten świat magiczny, a zarazem i taki całkiem normalny, który dotyka każdego z nas. Dzisiaj to już na tyle. Myślę, że dosyć krótko i zwięźle. Mam nadzieję, że przekonałam Was do tego, żebyście naprawdę przeczytali tę książkę. Jeżeli jesteście fanami Harry'ego Pottera, to zdecydowanie musicie to zrobić, bo... To jest taka lektura uzupełniająca, bym powiedziała, i na pewno, tak jak powiedziałam wcześniej, autobiografię Alana Rickmana też przeczytam, no ale muszę po prostu dojrzeć do tego, żeby wydać kolejne pieniądze na książki, a tego nie lubię. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie mnie w tym krótkim filmie. Dajcie znać w komentarzu, czy przeczytaliście, a jeżeli nie, to czy macie zamiar przeczytać. Do zobaczenia w następnych odcinkach. A, no może jeszcze dajcie mi znać, co sądzicie o tym, żebym Wam czasami może jakieś książki polecała. To też może być ciekawe.